witam wszystkich, zapraszam do oglądania Dark Souls Remastered. I muszę przyznać, że ten świat przysporzył mi sporo problemów. Postaram się go wreszcie ukończyć. Zginąłem tutaj wielokrotnie. I co mnie bardzo zaskoczyło, bo szukałem paru rzeczy. Jedna sprawa, do czego użyć ten klucz, a raczej gdzie użyć ten klucz, który zdobyłem w ostatnim odcinku. I już tłumaczę, ten klucz używamy tutaj po prawej stronie, tam będą drzwi. Ale najpierw to, czego mi zabrakło, żeby przejść dalej. Bo tutaj jeszcze jedna sprawa. Jeszcze tam, jak się pójdzie, może pokażę. Trudna bardzo miejscówka w ogóle. Tam był mroczny żar, który będziemy mogli później oddać dla któregoś z kowali. Trudna miejscówka, ponieważ jest sporo tych przeciwników, to raz. I tam on leżał, tam gdzie te wrony są. Dobra, można było iść jeszcze na górę. Na górze byliśmy atakowani przez... Zaraz pokażę, może tylko wejdę. Raz, że jest tu ten przeciwnik. Szybciutko trzeba go wyeliminować. I teraz pokazuję z dołu. Tam na górze są właśnie tacy taki rodzaj przeciwników jeszcze. Teraz sobie narobiłem dużo kłopotów. Spróbuję jakoś z tego wybrnąć jeszcze. Bo chciałem pokazać koniecznie. No naprawdę nie jestem fanem tej lokacji. Jest trudna. Tego przeciwnika ja lubię w niedogodną dla niego lokację. Zawsze go skierować. Zadać kilka ciosów i znowu. Nie wiem, jakim cudem mu to się udało, ale może zaraz skończymy tego przeciwnika. Chciałem tylko pokazać, bo tego rodzaju przeciwników jest bardzo wielu tam na górze. Ja już nie będę szedł, nie będę tam ryzykował, bo muszę się udać na dół, ponieważ nie zrobiłem jednej rzeczy bardzo ważnej. Otóż po drugiej stronie tutaj, jak zejdziemy po drabince, w ogóle tu natrafiłem na nowy rodzaj przeciwnika, taki trudny, że jednym ciosem całą energię od razu zabiera. Dlatego znowu szkieletory z kołami, znowu trzeba jakoś się z tym uporać. Po jednym. Okej. I teraz następnego. Później tak jeszcze raz pójdziemy do ogniska. Na razie chodzi o to, żeby pozbyć się wrogów, bo tutaj jest pokrętło do przekręcenia. Okej. Wygląda niegroźnie, ale ten przeciwnik jest w stanie całą energię nam zabrać swoim atakiem, jeżeli się nie osłonimy i przyjmiemy na siebie to. A
Tego najpierw pozbywamy się wszystkich. Tutaj był jakiś taki mały przeciwnik, który rzucił na mnie jakiś czar, że od razu całą energię straciłem. Nie mam pojęcia, pierwszy raz widziałem tego przeciwnika. Okej. Upewnijmy się. Chyba wszyscy. I to, czego mi zabrakło, tutaj nawet napisane. Obrócić tą korbkę. To jest w ogóle bonusowa lokacja. Otwiera się wreszcie ta brama i droga do bossa. Co ciekawe, tego bossa nie musimy zabijać, ale ja oczywiście zabiję. Czyli teraz możemy wrócić na górę. Oczywiście w tej lokacji było jeszcze więcej przedmiotów, był jakiś pierścień, było trochę dusz do wchłonięcia. Ale najważniejszy zdecydowanie jest ten żar. I teraz tak. Wrócimy sobie. Jeszcze raz do ogniska. I teraz sprawnie trzeba wszystkich, żeby nie stracić nic. Okej. No dobra, i lecimy do bossa. Przeciwników widzę. O kurde. Ej! Co tu się wydarzyło? Aż się boję obejrzeć. O kurde. To takie rzeczy jeszcze. Spróbujmy może z góry coś zadziałać. Albo ich wyciągnąć i pobiec do bossa. Jeden jest. To jednego mamy z głowy. Co zresztą? Okej, teraz rycerz. Wielki na arenę. Ale i rycerz. Kpina.
duży odłamek tenitu za to. A tam jeszcze coś zostało. Zwróćmy się. Złamany miecz. Tak sobie myślę, że warto by było jednak skorzystać z energii, żeby mieć całą. Dobra, gdzie jest? Tam chodzi. Kurde, nie bardzo widzę. No dobra, jeszcze znikło na koniec. Znowu ślady. Oskubana. No i po niej. Nie, no to ten boss to... No dobra, może nie komentujmy tego, to banał. Śmiech na sali. Ale to co najważniejsze, możemy się wydostać wreszcie z tej lokacji. I udać się z powrotem do Anor Londo. Nieźle. Wariat.
Kość wiodąca do domu, jesteśmy w Anor Londo. Z całą masą przeciwników znowu. No i się porobiło. Dobra, nie. To jest za dużo. Zdecydowanie przeciwników, więc ślaczkiem sobie uciekniemy. Mam nadzieję. Wow. Jest ich naprawdę bardzo wielu. Więc uciekamy. Dajemy dyla. Możemy oczywiście użyć kość wiodącą do domu. No, ale po co? Szkoda. To co jeszcze chcę zrobić, to jeszcze przekręcić. To jeszcze raz jestem tutaj. Okej, a co jest po drugiej stronie? Raczej niżej. Dobra, się bawię niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. O właśnie, a tutaj mamy ognisko. Widziałem, że coś tu jeszcze jest. I nie tylko. Oprócz ogniska mamy pierścień pierworodnego słońca. Zobaczmy, co ten pierścień dodaje. Lepsza cuda, okej. Ale przede wszystkim ognisko nas interesuje. Podnieśmy sobie poziom. Dalej ja będę stawiał na dostrojenie, ponieważ więcej slotów się odblokowało, jak widać, już na czary. Tu ognistą falę dajmy. Okej. Czy tutaj trzeba mieć założony ten pierścień? Coś mi się wydawało, że tutaj jeszcze będzie przejście gdzieś. W każdym razie wróćmy do pierścienia chciwego węża srebrnego. Dobra. Szybciutko również naprawimy sobie broń. To na pewno, zanim udamy się dalej do Anor Londo. Dostroiliśmy czar. Możemy rozpalić? Nie, nie możemy. Bo trzeba odwrócić pustkę. A jak odwrócimy pustkę, na przykład. Ciekawe, czy ja dobrze kombinuję i teraz będziemy mogli rozpalić to ognisko.
Aha, poświęcając człowieczeństwo. Okej, rozumiem już. Ale jest do 10 już butelek Estusa. Cały czas jeszcze się uczę gry. Muszę powiedzieć, że no naprawdę gra jest naprawdę mega wielka i dużo jest rzeczy do ogarnięcia, do zrozumienia, ale jest naprawdę zajebista. Kawał dobrej roboty. From Software, mistrzowie po prostu gatunku. I prekursorzy, i mistrzowie. Już nie mogę się doczekać również Elden Ring. Za parę miesięcy, o ile oczywiście nic nie ulegnie zmianie, miejmy nadzieję taką. No dobra, teraz zmierzamy w górę. Spróbujemy się przedostać do środka. Po lewej będziemy mieli kowala, ale jeszcze do tego daleko. Okej, znowu tradycyjnie wyciągnijmy sobie pojedynczo przeciwników. Aj, zahaczył. Może jednak będę używał tarczy. Niepotrzebnie trzeba pod nogami mu najlepiej. Jeszcze dwa ciosy. Teraz. Nie miałem wytrzymałości, ale i motyw. Drugi idzie w moją stronę. Muszę tego szybko wykończyć. Dobra, tamten odszedł. Okej. Oj, zrobiło się w pewnym momencie nieciekawie. Popełniłem głupie błędy w walce z tymi. Ale było blisko. Teraz. Okej. Jazda. Trzymałem tarczę, o co chodzi? Dobra, jeszcze trochę. Dla niego też. Okej. Tego mamy z głowy. Teraz tutaj kilka tych. Najlepiej, żeby pojedynczo.
Może sprowokujmy go. Dobra. Sprowokowany na pewno tutaj przyjdzie. A my sobie wtedy na większej arenie go pokonamy łatwiej. Nie pamiętam, jak się walczy trochę z tym przeciwnikiem, szczerze muszę się przyznać. A co tutaj jest? Aha, zamknięte z tej strony. Dobra, jeszcze dwóch. Jeszcze trzech. Albo i dwóch. Dobra. Mamy następnego. Tutaj spróbujmy walki z nim. Skubany. Myślałem, że może coś jest, ale nie, nic. Okej. Teraz spójrzmy, czy tutaj nic nie ma. Nic. No to teraz najbardziej chory motyw. Jeszcze tutaj chyba będą przeciwnicy. No jest. Znowu najlepiej go sobie wyciągnąć. On się zablokował? W ten sposób, okej. No dobra, przynajmniej mamy tutaj ognisko. Pociągniemy sobie dźwignię. Teraz może spróbujemy pobiec. Po prostu. Omijając tych przeciwników. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale zobaczymy. Chyba, że spróbujmy w jakiś bezpieczny sposób.
Oni już do mnie tu idą. Ale gdzieś tam... O dobra, jeden jest. Jest jeden, bardzo dobrze. Ale nie dotarł. Dobra, spróbujmy wariackiego biegu. Tak jak mówiłem. I teraz jazda. Okej. Spróbujmy odzyskać to wszystko. Co straciliśmy w bezpieczny sposób. Czyli eliminację wszystkich wrogów po drodze. Będziemy ich wabić do siebie. Albo zastanawiam się, czy nie zaryzykować i nie pobiec po prostu. Spróbujmy wariackiego biegu. Nie będziemy mogli się zatrzymywać ani chwili. No dobra, zaczynamy. Teraz lecimy dalej. Się nie udało do końca. Dlatego musimy szybko. Teraz jeszcze się uleczyć. Teraz tutaj wyminąć tych wrogów. I teraz ślaczkiem biegnąc. Tutaj. I teraz to co najgorsze. Czemu ja nie wziąłem swojej duszy, tak się zastanawiam.
cholero. Ugorywałem. No, minięcie tego wroga tutaj to jest hardcore. Udało się. Wow, uciekam stąd. Uciekam szybciutko. I tutaj już mamy ognisko bardzo blisko. Siedzi typek. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. O, będziemy mogli go przyzywać. If I didn't know better, I think you have... Oh no. Pretend you didn't hear that. A co, jak jeszcze raz zagadamy? Okej, dobra, mniejsza o to. Mamy 74 tysiące, zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś do wchłonięcia może. Nie. Okej, 20 butelek Estusa aż przy tym ognisku możemy odzyskiwać. Naprawdę, kurde, nieźle. Tutaj w ogóle będą ukryte lokacje gdzieś. Zaraz. Trochę mocnych przeciwników. Na których można fajnie nafarmić. Ale którzy nas, jak widać, mogą bardzo szybko też zabić. Wyczuć. Ale gdzie? Za mało mu zabieram. Nie, nie, nie. Moja postać jest za słaba. Na to. Co tu mamy oprócz tego rycerza? Chyba nic. Tam mamy kolejnego rycerza, ale z inną bronią. Spróbujmy na nim odbijania. Ponad pół, ale trzeba dwa razy. Nieciekawie. Sześćset. Myślałem, że więcej będzie. Szczerze mówiąc, na to liczyłem, naprawdę. Mamy tutaj ukryte przejście. Coś mi się wydaje, że tu i będziemy mieli przeciwników trochę. A, i mimika na pewno. Mamy tutaj sporo skrzyń. Gdzieś jest też mimik. Cały sprzęt Havela. Się przyda nam na jednego z bossów. Chociaż mamy już tak naprawdę ten sprzęt. No i dobra, mimik.
Dobra, kończmy tą zabawę z mimikiem. No i co? I to chyba tyle tutaj. Cały sprzęt Havela. Tutaj jest pewien patent, jak można sobie skrócić na tych schodach. O, tam trzeba wskoczyć. Właśnie tędy. To jest ogromny skrót. Ja pobiegnę do Kowala. Chcę Kowala odblokować. Tutaj w ogóle będzie można też wykorzystać te czarne oko, żeby przywrócić później ognisko i pomścić śmierć strażniczki ognia. Ale my się dostaniemy na drugą stronę na razie, omijając tych wielkich przeciwników. O, czujesz drżenie czarnej sfery oka? Tutaj właśnie się używa tego oka. I wtedy będziemy musieli stoczyć walkę z trzema przeciwnikami. A ja chcę odblokować Kowala. To jest dla mnie teraz najważniejsze. Już słychać Kowala. Mam nadzieję, że tamten przeciwnik nie przyjdzie za mną. No i dobra, a co u niego możemy modyfikować? Takie rodzaje, tak? A nie, to cofam ulepszenie. Myślałem, że... Aha, to jest cofanie. Nie, nie chcę cofać. Tylko zobaczmy jeszcze, co on ma na sprzedaż. Odłamek tytanitu, kupimy sobie trochę tego z 10. Aha, i ma zielony, duży odłamek tytanitu i migoczący tytanit. Zobaczmy, co nam do łuku potrzebne jeszcze. Wzmocnienie broni. I chodzi mi o łuk. Łuk kompozytowy, możemy. Dobra. A, już on skoczył na piątkę, tak? Dobra. Teraz musimy uporać się jeszcze tutaj z tymi przeciwnikami. Okej. Jednego mamy z głowy. Ale z drugi. Tego spróbujmy zepchnąć. Sam spadł. O to chodzi. O to chodzi. Dobra, tu mamy przedmiot, ale najpierw zbawmy któregoś przeciwnika. Po kolei. To jest ważne, żeby nie walczyć z dwoma naraz. Z
jednym nam będzie o wiele łatwiej. Nie umiem wyczuć tego przeciwnika do końca. Taki chaotyczny bardzo jest w ruchach. I te odskoki. Ale myślałem, że go mam już. Zaraz to on mnie będzie miał. No właśnie. I nie udało nam się odblokować kowala. Bo tutaj trzeba otworzyć. W takim razie jeszcze raz. Wrócimy sobie szybciutko. Również skrótem. Korzystamy, tylko że musimy znowu sobie poradzić z tym jednym przeciwnikiem tutaj. Kurde, trudno, trudno wyczuć, naprawdę. Muszę poćwiczyć trochę. Okej, mamy go z głowy. Tutaj jeszcze jest w ogóle sporo przedmiotów do pozbierania, ale to będzie w innym odcinku. Już, ja bym chciał jeszcze tylko tego kowala odblokować. Znowu skorzystamy sobie ze skrótu. Okej. I znowu musimy wariacką drogę tutaj przebyć. Pomiędzy tymi wielkimi wrogami. I tam jeszcze będziemy mieli jednego po drodze. A tutaj w ogóle jeszcze chyba jakaś drabinka była do odblokowania. Tutaj coś na pewno jest. Aha, taka droga, żeby tutaj się dostać do tego przedmiotu. A i skrócik od razu. No dobra, no i fajnie. Otwórz, otwórz, otwórz. Uciekaj. Uciekaj, wariacie. Energia. Okej. Odblokowaliśmy kowala, a teraz to już nie będę się bawił, tylko skorzystam z kości wiodącej do domu. I to, co chciałem, to zrealizowałem. Dlatego w tym momencie również sobie zakończę ten odcinek. Jeżeli filmik się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.